niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed nami uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Pozdrawiam z Łagiewnik. Za chwilę koronka do Bożego Miłosierdzia. Okoliczność pielgrzymki przypomina nam coś ważnego, że jesteśmy pielgrzymami w drodze do Pana Boga, że tu na ziemi nigdy nie powinniśmy doświadczać takiej, jakby to powiedzieć, stałości miejsca. Więc jesteśmy pielgrzymami, jesteśmy w drodze. Tak jak ktoś podejmuje pielgrzymkę i jest czy w Czernej, czy w Łagiewnikach, czy gdzie indziej, tak my tutaj osiągamy cel, ale pamiętamy, że Pan Jezus bardzo wyraźnie pokazuje cel, inny cel, niebo, życie wieczne, chwała na wieki. Niezwykłe jest to, że Pan Jezus ciałem i duszą wstępuje do nieba, z ciałem chwalebnym, z ciałem przemienionym. To, co jest ważne, to pewne zasady, które motywują nas, przede wszystkim motywują do życia chrześcijańskiego, Bożego. Pójdzie do nieba ten, kto ma. Tu by wypadało przypomnieć wszystkie błogosławieństwa, ale może jedno: błogosławieni ubodzy duchem, błogosławieni pokorni, maluczcy, błogosławieni, którzy uciekają się do Boga. Błogosławieni czystego serca, więc żeby być obywatelem nieba, trzeba mieć to czyste serce, wolne, czyste, szlachetne. Błogosławieni, którzy w Panu pokładają nadzieję, a więc może dystans do rzeczy materialnych, doczesnych, dystans do świata, do tego, co proponuje świat. Istnieje pewna taka wewnętrzna wolność, prawość sumienia. To wszystko ważne, aby zrealizować życie Boże. Istnieje coś takiego też jak prawość sumienia właśnie, że jestem wrażliwy na głos Boga, realizuję to, co Pan Bóg mówi. Pamiętajmy, że nasza ojczyzna jest w niebie i na tej drodze do Pana Boga nie jesteśmy sami. Przede wszystkim jest z nami sam Pan Bóg, Jego łaskawość, Jego dobroć, Jego miłosierdzie. Jest z nami Maryja, święci. Tutaj istnieje takie duchowe podobieństwo między wniebowstąpieniem Pana Jezusa a wniebowzięciem Najświętszej Marii Panny, prawda? I ta tajemnica i ta zbliża nas do tej prawdy o życiu wiecznym, życiu w chwale. O tym, że kiedyś zobaczymy Boga twarzą w twarz, o tym, że zobaczymy Maryję twarzą w twarz. Są z nami święci, na tej drodze są z nami aniołowie. Na pewno wolą Pana Jezusa jest, żebyśmy byli świadkami. Świadkami wiary, świadkami Jego bliskości, świadkami Jego miłości. Abyśmy chcieli zarażać innych swoją wiarą, miłością do Pana Boga. Kochani, za tydzień szczyt, za tydzień niedziela zesłania Ducha Świętego i myślę, że niech ten czas, ten szczególny czas będzie takim intensywnym wołaniem. Niektórzy właśnie szczególnie od piątku już zaczęli wołać do Ducha Świętego tak, by przychodził, by rozpalał ludzkie serca. Jesteśmy w drodze, jesteśmy pielgrzymami. Jezus pierwszym wstąpił do nieba ku chwale Ojca. Wstąpił tam z chwalebnymi ranami. Od Ojca pochodzimy, do Ojca zmierzamy. Drogą jest Chrystus. To wszystko dokonuje się w Duchu Świętym. Jak poznaję, jak rozeznaję, sanktuaria są pełne osób. Tak było w Czernej, tak jest tutaj w Łagiewnikach. Sporo osób, pielgrzymów. Niech to wszystko odbywa się na większą chwałę Pana Boga. Serdecznie pozdrawiam, taki króciutki filmik, ale jakoś tak wszystko się układa, że trzeba wykorzystywać ten czas, który jest nam dany. Pozdrawiam z Łagiewnik. Na nadchodzący czas przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.